Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. I to będzie odcinek podzielony na parę części, ponieważ pierwszą część nagrywam w środku nocy. Miałem poczekać do rana, ale nie mogę wytrzymać, po prostu jestem tak ciekawy. Dzisiaj sobie robimy Aquasola. W końcu na Rycku robię Aquasola, mam już wszystko przygotowane. 150 flaszek życia, 40 mocy i tak dalej. Tutaj wszystko jest już uzbierane. No i czeka aż tego peta stworzę, więc dzisiaj się tym zajmiemy. Zobaczymy, będę to robił pierwszy raz w życiu, więc nie mam bladego pojęcia, jak to się robi. W sensie, jakby tam słyszałem poradnik, nie? Tam, że tam jakiś stół jest, potem zobaczymy. Także jak dzisiaj to zrobię. Jeżeli wam się odcinki Sterna podobają, stawcie kciuka, a my przechodzimy do robienia aquasola. Potem sobie go troszkę przetestujemy po raz pierwszy. No i widzimy się za 2 tygodnie, ponieważ wy to będziecie oglądali trochę później. Teraz, kiedy ja to jakby nagrywam, jest event świąteczny, wielkanocny. W sumie skończył się wczoraj, więc przetestujemy go i za 2 tygodnie, jak już kupię na niego jakieś itemy, może zobaczymy, jak jest po raz drugi, jakby jego drugi test. Jakieś, nie wiem, będę miał więcej mocy, będzie miał większy level, zobaczymy w sumie. Przechodzimy do tworzenia aquasola. Bardzo się jaram swoją drogą. Element, jeżeli ktoś pyta, sam zbierałem 18 elementów antracytowych, 1800 nietoperzy zostało zabitych, albo 900, chyba 900, więc dosyć sporo tego było, ale dobra, w końcu mamy. Azaria, witaj, widzę, że promieniujesz aurę bohatera, po takich osobach można się wiele spodziewać, w czym mogę ci pomóc? Aquapety, w czym mogę ci pomóc, poszukasz czegoś, dobra. Mam dziwny zwój, nie potrafię go odczytać i szukam kogoś, kto mi w tym pomoże. Rzuć proszę na niego okiem. Mamy recepturę na Aquasola, jeżeli pytacie skąd, na przykład nie wiecie czy coś, no to z questa. Questa prawdziwe kłamstwa chyba? To jest quest? Tak, prawdziwe kłamstwa. Jak z Rafim Lindę będziemy współpracowali, dostaniemy sobie recepturkę. To bardzo dziwny język, ale wydaje się znajomy. To chyba słynny bełko tych szaleńców z laboratorium. Z tego co rozumiem, jest to receptura pozwalająca przywołać niezwykłe stworzenie. Jeśli faktycznie mam rację, to przywołaniec stałby się twoim nowym towarzyszem i obrońcą. Kurde, ale się jaram, nie? Znaczy ja coś czuję, ten aquasol będzie gównem strasznym, będę się go konkretnie ekspić, ale i tak się jaram, że w końcu go będę miał. A czy potrafisz odczytać ten zwój i podać dokładną recepturę? Po chwili zastanowienia. Tak, potrafię, ale to długa receptura. Podaj mi zwój, to dopiszę na marginesie, co musisz zgromadzić. Jeszcze jedna uwaga. Jak już zgromadzisz wszystko, musisz udać się do laboratorium i połączyć wszystko przy pulpicie. No dobra, proszę, przekazujesz zwój z sola i po chwili otrzymujesz go z powrotem. Dobra. Dostrzega grymas na twojej twarzy. Cóż, widzę, że receptura cię trochę rozczarowała. Ale wiedz jedno, doświadczenie i znajomość okolicy podpowiadają mi, że warto poświęcić czas i wykonać wszystkie zgodnie z nią. Ewentualny sukces będzie tego wart. Nie, to nie rozczarowanie, po prostu nie wiem skąd wziąć glify i elementy. Jak nie wiem, wiem. Dobra tam. Wszystko garnąłem. Halo, Zair, ja spokojnie, już nie przedłużajmy. Okej, mam zapytać Larysa. Spoko. A jeszcze jedno pytanie, gdy już przywołam stworzenie, o którym wspomniałeś, ono zginie w jednej z wielu walk, które regularnie prowadzę, gdzie można je odzyskać? Stworzenie, które raz przywołasz, będzie można przywołać po każdej śmierci, myślę, że będzie ci w stanie w tym pomóc. Że będę ci w stanie w tym pomóc. W razie potrzeby wróć do mnie. Dobra. Mówię tak cicho, bo nagrywam w nocy, jakby ktoś był ciekawy. I staram się, jakby wiecie, tutaj mam popfilm, żeby tak mówić do mikrofonu, tak bardziej ASMR dzisiaj. I dlatego taka jakość, a nie inna. W ogóle co ja dostałem z tego? Kondycję, dobra. Mapa zadania, aquapety. Zdjąć wszystkie składniki receptury. Pamiętaj wskazówkę Zali, odwiedź Dwejrów. Dobra, wszystko mam. Odwiedź Dwejrów. A nie miałem iść do Larysa? Halo? Co ja będę... Nie chcę robić sola? Nie no, chcę robić sola, halo. Dobra, to idziemy do Dwejrów. Szczerze mówiąc, myślałem, że do Larysa mam pójść i w tym laboratorium tego sola zrobić. No ale okej, mamy iść do Dwejrów. Ciekawe w sumie. Coś nowego. Zaraz tam pójdziemy. Mam nadzieję, że to taki będzie poradnik trochę dla was, nie? Jak ktoś na przykład chce sobie tego sola zrobić i nie wie do końca, jak to się z czym ja. Chociaż w sumie to jest takie bardzo łatwe, intuicyjne, bardziej w ramach, nie wiem, upewnienia się, że nie zrobicie niczego źle. I co on ma mi do powiedzenia? Nic. Dobra, najbardziej profesjonalny youtuber na YouTubie robi poradnik. Zabrakło mi 5 flaszek kondycji, źle sobie policzyłem i dlatego mi nie zatrybiło. Szybko znalazłem sprzedawcę i kupiłem. Na szczęście, jest środek nocy, całe szczęście ktoś miał. I mogę na was odcinek dalej nagrywać, tak czy siak zaliczyło mi zadanie, coś pstrykło, udaj się do laboratorium, dokładnie, czyli dokładnie to się dzieje, kiedy nie mamy wszystkich flaszek, to już wiemy, a teraz idziemy w końcu do laboratorium, nie przedłużajmy, wpadki muszą być, to jest mój kanał w końcu. Dobra, w końcu wchodzimy do laboratorium, próba druga, panie Larysie, zanim zajmę się uspokojeniem laboratorium, chcę coś sprawdzić, możesz mi wskazać najkrótszą drogę do pracowni żywiołaków? Dawaj. Oczywiście, że ci wskażę drogę, zwłaszcza jeśli miałoby to pomóc w uspokojeniu przyszłości laboratorium. Możemy już iść? Nie, jeszcze nie teraz. Musisz przyjść sam, odeślij zwierzaki, jeśli masz. Tak, ruszajmy. Dobra, nie mam zwierzaków, więc... Chodzimy. Chodzimy i co my tutaj mamy? Przywołaj sola, podejdź do pulpitu w laboratorium i złóż na nim wszystkie składniki receptury. To powinno przywołać żywiołaka. Tylko jeszcze ja bym questy dla was nagrywał swoją drogą. A, jest to dodatkowy odcinek z questów tak naprawdę. Dobra, mamy nasz pulpit. Klikam. Co się stanie? Wybuchło. Wszystko. Straciliśmy. Tyle rzeczy, tyle pieniędzy, tyle czasu zmarnowanego. Okej, udało się przywołać sola.
Dzień dobry. I teraz powinno mnie wywalić serwera, nie? DDoS, koniec. Anulowane. Potem, gdy ułożyłeś na pulpicie wszystkie elementy receptury, pulpit na krótką chwilę pochłonął całe światło. Gdy wróciło, obok pulpitu stało przyjaźnie patrzące stworzenie. Dąż go do swojej drużyny. Delikatnie kładziesz dłoń na istocie. I mamy questa wykonanego. I mamy Aquasola, 65 level póki co. Jeszcze nie ma Husarionu. Jeszcze nie ma itemków pod moc. Jeszcze nie ma levela. Ale to spokojnie, nic nie przeszkodzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to sobie prędzej czy później złożyć. A niedługo będę wracał pewnie do robienia właśnie elementów antracytowych i tak dalej. Prawdopodobnie te elementy, do których potrzeba żywicy, sobie kupię, bo robienie ich to jest dla mnie katorga. Nawet jeżeli mógłby sobie na geo chodzić, po prostu jakoś drzewce, to nie jest mój klimat. Nie toperzę o wiele bardziej. Tak czy siak, no jeszcze tutaj trochę roboty mnie czeka z tym aquasolem. Muszę sobie tego chuska przede wszystkim założyć, bo chuska z tego co wiem jest słaby. Możemy go sobie jakoś nazwać. Jak go nazywamy? Napiszcie nazwę dla aquasola w komentarzach. Tak go nazwę. Najlepszy komentarz wybiorę. Umówmy się w ten sposób. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie zrobić klatki dressera. Teraz, to będzie taki troszeczkę dłuższy odcinek chyba nawet. Problem z tymi petami jest taki, że one są drogie do odkupienia, więc jak będzie coś trudnego, to ja nie będę go tutaj testował. Tylko nie wiem, smoczy szpon, tak mi się wydaje, że może być dosyć problematyczny, żeby zrobić to na rysku, bo ten rycerz też jest papierowy, ten rycerz jest typowo podparty. Zwłaszcza, że jeszcze mu też ekwipunku brakuje. Ekwipunek to jest porażka póki co. Ale spokojnie, mam dużo pieniążków na barbarzyńcy. To chyba widzieliście w piątek. Powinno być git. Jeszcze nie zarabia na mięsku, więc już w ogóle. Zobaczmy, jak nowo kupiony sol się sprawdza na tresurze. 80 tysięcy złota stracone. Zaczynajmy. No ja jestem ciekawy, słuchajcie. Nie mam bladego pojęcia. Nigdy nie widziałem, jak działa sol świeżo po kupieniu. Póki co bez rozkazu. Po prostu zróbmy sobie tutaj jedno tarczę. Sprawdźmy, co się stanie. No jestem ciekaw. Dobra, po 300 bije. Spoko, nie ma tragedii. Mój kruk bił chyba po 1100. Ale dobra, zobaczymy. Z tego co wiem, sol działa jakoś tak. Cztery pociski, nawet nieźle. Sol działa jakoś tak, że... O kurde, celny to on za bardzo nie jest, wam powiem. Sol działa jakoś tak, że jak są chyba 3 czy więcej wrogów, to atakuje dystansowo. I w sumie to jest jego główna siła. Taki atak... Dobra, zróbmy sobie, powiedzmy mu, dajmy rozkaz. Taki atak na dwie grupki chyba jest najgorszy dla sola. Lepiej jakby była jedna osoba albo 3, 4, 5. Dwie chyba to jest najgorszy zestaw. Chociaż bije piorunami, zobaczcie. Po 200, po 300 prawie. No, wam powiem. Aha, jeszcze tak, dobra. Czyli walno dwa pioruny i jedną kulkę. Spoko. I po 300 bije z rozkazem. Dobra, jeszcze raz. Co on potrafi? Sprawdźmy. Znowu pioruny. Dobra, uderzył piorunami. Pół HP szaleńców. Nawet spoko. Procenty też nie najgorsze. Nie ma tak, że w ogóle nie trafia. A to tylko pierwsza klatka. Zobaczymy, jak się sprawdzi na drugiej. No i bombarduje. Dobra. Słuchajcie, zrobię sobie tą klatkę i widzimy się zaraz na drugiej. Zobaczymy, jak sobie poradzi z kolejnymi potworkami. Okej, pierwsza klatka wykonana. Tak patrzę, 65 level. 2 miliony expa do 66, to jest dużo expienia. Myślę, że nawet sobie zainwestuję w jakieś kamienie tresera i będę może nawet robił sobie jeszcze na barbarzyńcy klatki i te kamienie mu dawał. Coś w tym stylu, tak myślę. To nie jest dosyć dużo, to powiedzmy 6 kamieni tresera w ciągu dnia bym zrobił, najmniej. To masz 22 daje kamień, nie? To 132k expa dziennie. No tak. Plus jeszcze exp. No dobra, no trochę expienia będzie, trzeba przyznać. Ale dobra, nie martwimy się. Robimy drugą klatkę. Co to będzie? Ropuszki. Spoko, ropuszki mają dosyć duże szanse na unik, więc akurat fajnie się składa. Zobaczymy, jak nasz Aquasol sobie z tym radzi. Oczywiście jeszcze sami pójdziemy atakować, nie będziemy tutaj czekali, aż on sam wszystko zabije. No i sprawdźmy. Uroki jako pierwsze. I co zrobi Aquasol? Dziap. Po 200. Spoko. Nie, naprawdę bardzo fajnie. Jakby ten damage nie jest tak mały, jak myślałem. Przyznam się wam, że myślałem, że ten damage będzie w granicach 100-150, a tutaj po 200-300 ładnie wywija, więc jak dla mnie jest bardzo fajnie. Myślę, że jeszcze do mięcha on się jako tako nie nadaje. Aha, nie ta taktyka. Do mięcha on się jako tako nie nadaje, ale do robienia klatek, nie wiem, na przykład robienia wieży solo, coś w tym stylu, myślę, że to byłaby szansa, żeby już to robić. O, fajnie byłoby mieć ochronę na rycu, żeby mi go nie orali. To by było dobrze, to można by jakieś zielone chodzić z nim. Bo jak mamy 300k około reanimacji tego peta, no to chodzenie z nim na zamek byłoby dosyć problematyczne. Trochę takie niebezpieczne bym powiedział. Chyba, że jakaś ochronka,
ustawić mu dużą ucieczkę. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak dokończę sobie drugą klatkę i widzimy się na trzeciej, jeżeli damy sobie radę. Dobra kochani, zaczynamy klatkę numer 3. Co tutaj będzie? No i właśnie są smoczy kapłani. Obawiam się, że nie damy sobie rady. Trochę się boję, ponieważ nie chciałbym, żeby on mi padł. Ale spróbujemy sobie, no. Jedną walkę możemy spróbować. Sądzę, że on ma za mały damage, żeby ich pokonać. Ale zróbmy sobie coś w tym stylu. Dajmy sobie więcej ataki, żeby weszły. Spróbujmy. Nie dałem mu ochrony, dobra. On ma niby ochronę, więc powinien dosyć fajnie klepać, ale nie sądzę, żeby to był taki damage, żeby ich pokonać. On bije po 300. Nawet jeżeli byśmy dali sobie radę, to by zajęło bardzo dużo czasu. Więc nie jestem chyba za tym. Ale jedną grupkę możemy sobie tak ubić ładnie. No, zobaczcie. To będę bił 10 lat, więc tej klatki już niestety nie zrobimy. Raczej skupię się na tym, żeby po prostu ich zabić. Mogę nawet się w sumie buffnąć jedną turę. Dajmy sobie buffa szybkiego. Przecież kurde ładnie bije, no ale to jest kwestia czasu, nie? Nie zabijemy go w tym czasie. Dobra. Pójdźmy sobie teraz w dół. O, mam nadzieję, że on nie padnie. To teraz byłby straszny przypał, gdyby on teraz padł nagle. Tak z dupy w ogóle. Nie wiem, jakie on ma resy. To jest też problem. Zobaczymy, ile mu walną, nie? Bo prawdopodobnie na niego się rzucą. Dobra, na mnie się rzucają, okej. Właśnie podoba mi się w Rycu to, że on jest taki... Nie wiem, jak to powiedzieć, że nim się wolno bije, solo, ale on jest bardzo wytrzymały. W sensie, ja mogę się nim bić i bić, bo zobaczcie, jak naprawdę ja w ogóle nie tracę HP. I to się wydaje słabe, bo wolno bije, wiecie, tam mało damage'a. Natomiast... Jakby patrząc po czasie, ja naprawdę sporo wygrywam, jakby tylko kondycją jest problem duży. No ale zobaczcie, to nikt nie stracił HP praktycznie. A smoczy kapłan nie żyje. Czy na barbie bym to zrobił? Chyba nie. Dopiero jakoś na 8-0 zacząłem tych smoczych sobie bić spokojnie w klatkach. A wcześniej nie bardzo. Wychodzimy stąd, nie będziemy robić trzeciej klatki. Ale 6k expa dla peta się sypło. Dobra, moi drodzy, w tej części filmu to na tyle. Myślę, że będziemy się widzieli teraz za jakieś 2 tygodnie. Dla was to będzie oczywiście sekunda. W momencie, kiedy sobie kupię na niego jakieś itemy. I nie wiem, może jakiś level mu wbiję. Zobaczymy, w sumie trochę czasu tego jest. Teraz jest środa, kiedy to nagrywam, więc dokładnie za tydzień. Okej, chwila, za tydzień. Zarówno tydzień się zobaczymy. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Dzień dobry, przerywam wam film, żeby ogłosić, że dzisiaj do wygrania jest smoczy Gnat, więc piszcie swoje niki w komentarzach. Dziękuję także bardzo osobom, które dały mi itemki, żebym mógł dalej rozdawać na giveaway'e. Dzięki wielkie. I cóż, gest władcy oczywiście będzie rozdany na koniec tego odcinka. Kochani, szybkie wyjaśnienie tego, co tutaj widzicie. Zrobiłem taki krótki test. Po lewej stronie widzicie Sola 75 level i 3 itemki pod moc. Natomiast pod prawej stronie widzicie mojego Sola, czyli nowo kupionego bez itemów. Możecie sobie zobaczyć, jak ta walka przebiega. W tym przypadku z Alfą. Zobaczcie. Halo, witam serdecznie w odcinku z Aqua Sola, z omówienia Aqua Sola. Widzimy się we wtorek, moi drodzy, jest 21 kwietnia 2020, oczywiście nagrywam to jeden dzień przed publikacją Sola, znaczy odcinka o Solu i tak jak widzicie ma już 65 level i wbite
połowę doświadczenia do 66. Nadszedł czas na podsumowanie. Jakby to dosyć chaotycznie to nagrywam, ponieważ za 7 minut mam turniej na postaci, która jakby jest bambikowa i prawdopodobnie nie wygram ani jednej walki. Natomiast stwierdziłem, że chcę sobie wziąć udział i tak na szybko nagram to podsumowanie, bo teraz mam jakby chwilę wolnego czasu. Wiecie, wolna chata, tak dalej, mogę zjeść mordę. Więc podsumowanie nagramy teraz, jeszcze potem wam pokażę mięsko, tak dalej, jak to idzie i czy polecam Aquasola dla osób, które na przykład chcą go kupić. Możliwe, że wy na przykład chcecie go kupić. I moje odczucia. Powiem wam tak. Trzy itemy kupione. Kupiłem itemki pod moc. 15 mocy, 12 pancerza, 11 pancerza, 12 pancerza. 14 mocy i 14 mocy. Są to trzy itemy, daje mi to łącznie dosyć dużo mocy. Czyli no praktycznie damage powinien być zwiększony i rzeczywiście jest. Nie mam co prawda jeszcze Husariona. Zakładam, że gdybym miał Husarion, to ten Aquasol robiłby siekę totalną. Mogę na przykład zaatakować trzy wilki, wam pokazać. Nie będę już szedł na mięsko teraz, bo nie mam za bardzo czasu. Natomiast zobaczcie, ja biorę sobie nawet, wezmę mu rozkaz, rzucę, nie? Tutaj proszę bardzo, o chwila, rozkaz. Dam sobie tarczę. I patrzcie, co on tu robi. On robi siekę nawet bez Husariona. No zaraz zobaczycie. Chyba, że teraz nie zrobi na przykład nic, nie? Czasami nie robi atak z debuffami. I to słabo działa, ale akurat teraz wyrał dołą taktę. Zobaczcie. Pyk. Wszyscy nie żyją. Wszyscy nie żyją. I powiem wam tak. Gra z Aquasolem i bez Aquasola to jest niebo a ziemia. Trochę jak z Epikiem dla barbarzyńcy. Jest to naprawdę bardzo przyjemne. Na przykład jeżeli chcemy zrobić sobie nawet nie mięsko, zrobić sobie krzyżaka, no to idziemy sobie, nie musimy się o nic martwić, rzucamy sobie, nie wiem, 5-5-2 albo ochronę. Aquasol robi wszystko sam. Dodatkowo Aquasol ma możliwość regeneracji sobie many, więc jak mu się mana skończy, on po prostu sobie ją czerpie od wrogów, dzięki czemu po prostu, no zaatakujmy jeszcze raz, dzięki czemu po prostu sobie zrobię tutaj takty, jak widzicie, nawet bez rozkazu teraz zrzućmy. Dzięki czemu po prostu robi cały czas tego krzyżaka, nie musimy robić odpoczynku. Gra jest naprawdę przyjemna. Akurat teraz wybrał taktę bez atakowania dystansowego, przez co jakby nie zabił wszystkich w pierwszej turze. Tak się czasami dzieje. To jest akurat wada. No chociaż i tak w sumie zabił, nie? Więc co za problem. Polecam. Polecam serdecznie. Naprawdę gra z nim jest mega przyjemna. Nie żałuję zakupu. Był drogi, przyznaję, był bardzo drogi. Większość zrobiłem sam elementów antracytowych i tak dalej. Natomiast flasze mimo wszystko kosztowały. Mogłem sobie spokojnie sprzedać za dosyć dużo hajsu. Więc była inwestycja. Już mi się to powoli zwraca. W tym momencie zrobiłem 25 sztuk mięsa. Równo. Co za tym idzie, zarobiłem ponad 1 000 000 złotych. 1 000 000 golda tak naprawdę w tajernie. Kurde, no czy to jest opłacalne? Jest, jak najbardziej. Ja się świetnie bawię, robiąc nawet mięsko. Z mięskiem sobie radzi fajnie, zaraz zobaczycie już poza moim gadaniem. Może teraz wam gdzieś puszczę to w tle, żeby coś ciekawego się działo. Z mięskiem sobie radzi bardzo dobrze. Nie widzę tutaj za bardzo wad. Na pewno jest trochę słabiej niż z magiem ognia. Jeżeli mamy maga ognia, to idzie troszeczkę to sprawniej. Wiadomo, mamy na tym pełną kontrolę. Aquasol czasami jest leniwy. No, gdybyśmy kupili Husariona, prawdopodobnie by nie był leniwy. Wiadomo, coś za coś, ale tak możemy sobie zagrać rycerzem. Przypuśćmy, że teraz kupię sobie jeszcze do niego Aquatona, bo taki jest mój cel na przyszłość. No i z Aquatonem, kurde, kozacko, słuchajcie. Więc polecam, idzie to sprawnie. Przyznam, że trochę mam jeszcze problemy z zabiciem alfy na końcu. Czasami się zdarza tak, że nawet muszę uciec. Ale Aquasol zbytnio zagrożony nie jest, przez to, że właśnie gram rycerzem i daję mu ochronę. I mogę właśnie dać mu ochronkę, on wtedy sobie ucieka, ja sobie uciekam drugi. Odpoczywamy, idziemy bić jeszcze alfę raz. Natomiast to się dzieje bardzo rzadko, zazwyczaj tę alfę pokonuję bez problemu. Więc polecam. Jakbym miał dać taką końcową opinię, bardzo polecam Sola jako właśnie peta pierwszego nawet. Jeżeli się zastanawiacie, co kupić, jeżeli gracie na przykład, nie wiem, rycerzem, druidem, to już w ogóle jest bomba straszna. Właśnie widzieliście chyba poprzednio, w poprzedniej części materiału, że właśnie druid robił z Aquasolem mięsko. To jest piękne. Druid nic nie robi, czasami go tam healnie. Aquasol robi wszystko sam, zwierząt potem sobie daje radę, tak dalej. Więc naprawdę jest to bardzo przyjemne, jeżeli gramy jakimś, nie wiem, shidem, nawet barbarzyńcą można sobie pograć z Aquasolem. Fajnie, naprawdę fajnie, jakby ja jestem bardzo zadowolony. Przyznam wam szczerze, że chce mi się fest grać teraz w Taerna. Mam możliwości na zarobek, mam możliwości na exp. Siedzę sobie teraz akurat na V1, co prawda. Na V2 troszeczkę niepewnie. Będę musiał kiedyś przetestować, bo jeszcze nigdy nie byłem. I nie chcę gałganić, więc póki są okazje, to sobie na V1 chodzę. Jest całkiem przyjemnie. Więc no, polecam. Polecam i tyle. Ja się z wami żegnam. Pewnie coś jeszcze tutaj będzie w tym materiale. To było szybkie podsumowanie. Mówię, jeżeli chcecie chodzić ze krzyżaka, to chodzicie bez odpoczynku. Nawet na magu ognia tak przyjemnie krzyżaka się nie chodzi. Jeżeli chcecie chodzić mięcho, no to jest troszeczkę ociągania się, ale jak się go wyexpi, widzimy na przykład u Shido, że ma 140 level. Któryś z nich ma 140 level Sola, nie wiem który teraz. Chyba Shido, ale pewien nie jestem. Tak czy siak, no 140 level już w ogóle robi siekę, możemy sobie za łatwo zarabiać hajs.
i prędzej czy później nam się to zwróci. Naprawdę w godzinkę można kilka mięsek sobie wyfarmić. Ja na przykład odpalam sobie Counter-Strike'a, ostatnio akurat dużo grywam. Na drugim ekranie robię sobie mięcho i to się fajnie expi, i to się fajnie zarabia, więc... Bajka, bajka, polecam. Widzimy się w kolejnej części materiału, chyba to już jest koniec. Nie wiem, w sumie, teraz widzicie jak to mięsko bije, więc w sumie to chyba już koniec. Jeżeli to koniec, to się z wami żegnam. Jeszcze jakieś losowanie zrobimy, nie? Ale nawet nie wiem, co się rozdaje. Muszę się zastanowić, wam powiedzieć. Dobra, tak czy siak, dziękuję za oglądanie tej części filmu. Do zobaczenia, papa, cześć. Losowanko zapraszam, tym razem na żywo. 156 unikalnych komentarzy, szukamy osoby z nickiem. Start. Niech się dzieje magia. Kto wygrał gest władcy? Sprawdźmy. Shark. Nick Kabura. Oficer Kabura wygrał gest władcy. Przypominam, w tym tygodniu do wygrania chyba smoczy gnat.